Siemano. Czekać, czekaj, muszę cię, wyciszyć. Dobra, no problem. No a w pierwszej rundzie to takie są wyniki. Hamilton dojechał piąty, Kubica kurwa by dojechał do mety na 10 miejscu, to niestety Jeremy kurde przestrzelił z paliwem i się zatrzymał na torze na ostatnim okrążeniu Kubica. Ale mówiłem, że żebyś tak kurna, żebyś mi spuścił to paliwo, no ale dobra, no. To spuściłeś kurna z baku. Teraz Jeremy to już mamy jakieś doświadczenie. Nie. Tutaj było coś o Robercie nawet napisane. O tym weekendzie Robert Kubica może już zapomnieć. Kierowca dał z siebie wszystko, ale został zmuszony do wycofania się z wyścigu przed jego ukończeniem. No niestety. Oj, tam na ostatnim okrążeniu i tak startował P12, skończył P12. Czekaj, coś Peter Bonington narzeka na Roberta. Zauważyliśmy też, że Robert Kubica może poprawić swoje wyniki w zakresie statystyki płynności. Powinniśmy rozwijać umiejętności kierowcy w tym obszarze. Ty, inżynier Hamiltona coś ma do Kubicy. Ja kurna mu dałem, weź go tam. Idź do profilu krótko. Kubicy. Ale czekaj, ja nie mam jak wykorzystać, bo tu żadnych punktów rozwoju nie ma. Bo co, gdzie jest ta płynność? No tu, ale co ja zrobię? Ja ci nic nie zrobię. Nie wiem, jak się zdobywa te punkty rozwoju. Ale płynności nic nie zrobimy, ale co z jedną ręką zrobić. To raz mu wyjdzie, raz mu nie wyjdzie. No. Dobra, tym razem tutaj już jak... Już trening już robimy sobie cały. Ale to tylko jeden. No tak, tak. Tylko tak. Jeden trening, a drugi i trzeci to symulacja w takim razie. Tak. Tak zrobimy. I teraz trzeba będzie się strzelić z ustawieniami bolidu. Dobra. Kombinuj. Mówią mi, kombinować trzeba. Dobra, na razie gdzieś tak po środku wyważyłem sobie. Okej, będziesz tak. Bardzo szybki na prostej. Ale no w zakrętach chodzi. To będzie śmiech na sali. Ale dobrze, to przynajmniej wyścigu w końcu będziesz wyprzedzał. Tak, no kurna, mam nadzieję. Dobra, i to samo tutaj, wszystko git. Tak, no normal. Dobra, wszystko git, go. Jak tam Kubica? Jedzie, dobra, jeszcze jeden. Dzieski trójki, 33,8 teraz. O, rekordzik, dobrze. Kim je pana ściekł? Duże zaufanie do konfiguracji, proszę. Proszę, jaki zadowolony Robert. Świetnie pokonywanie prostych. Weź tam, poruszaj mi przednim skrzydłem. Tak, i wypuść mi go na softach na 4 kółka kwali full tempo. Dobra, ty, bo on zaraz pierwszy czas zrobi mi tu. Drugi sektor. Rekord drugim! Ludzie, wstawajcie! Robert jedzie! Okrążenie takie jak w Suzuce 2010, ten mityczny onboard. Mityczne okrążenie 28,9. No, jedziemy, czaty. Mamy P1, Robert. Ale zrobił. Pół sekundy im dał. Pół sekundy. Widziałeś mnie, Feri? Brawo, Robert. Grandissimo. Co, wklepał im 6 dych, prawie, nie, 5 dych. Ale Perez na medach 31,300. Też 32,100, no tracimy, no 7 dych. 80% pewność, poczekaj. Bo już jest, patrz, no... No jest dobrze. O, no i masz problem ze skrzydłem. No to taki lekki, to ja nawet... Nie, tutaj to muszę marginalnie już tylko podejść do tego. Tak marginalnie. Chyba. Bym mógł coś takiego zrobić. Dobra. Nie pokaż u mnie. 94% pewności. Kurna. No to ja bym już u ciebie nic nie zmieniał. Czekaj. Świetnie, idealnie, świetnie.
A ty cukubańcu, weź mi przednie skrzydło minus pół i niech wyjedzie tak. Tylko teraz proszę ładnie puszczać, nie w trafiku. Tak, tak, tak. Teraz ja tu czuję, że Q3 będzie u Roberta. Radio check, ok? Moonlight. Robert. Dobra. Finger cross, no. Decyduj za swojego, ja decyduję za swojego, ja gdzieś wyjeżdżam na 15-14 minut do końca sesji. Nie powinni puścić. Tutaj po wyjściu powinni puścić. Wjeżdżają. Ale kurwa, puścicie. Dał po heblach, no, kubica. Jeny, ten trafik to jest 33.8 w pierwszym. Jeszcze ten Albon. O, puścił go dobrze. 33.300. No nie wiem, jak tutaj inni. No jest u góry, do góry, no. 33.300. Dobre pierwszy sektor. 33.8 zrobi Stroll, więc szybciej od Strolla. 26, 27, 28, 29, 30, 31. No, 2 sekundy straty, ale w pierwszym sektorze dużo potracił. Dobra, wysyłam Hamiltona na tor. Już zaraz, tylko ten trafik patrzę. Tutaj, żeby ten... Dobra, wyślij na tor. Go. No nie ma żadnego trafiku. No nie, no jedzie tam jakiś Williams chyba. No co ja pier... 33-0. Pierwszy. To Alpinka jedzie. Dobra, ale nie zwolnił. No czyste kupiłeś, ładnie. Ładnie, 29 zrobił. No Bottas blisko, 0,7 straty Bottas, 0,6 Hamilton, okej. Okay. Już? Nie. Tak zaczną wyjeżdżać. No nie, no będzie miał trafik. Wszyscy musi... zaczną wyjeżdżać. Ale on dobra, musi dobra, wypuść go. Dobra, wypuść. Ja tak zrobiłem w Bahrajnie i było dobrze. Okej. Okay. Spokojnie, on nie dojedzie do tego trafiku. Mam nadzieję. Bo w Bahrajnie oni wszyscy wjechali, 2.30 już nikogo w boksie nie było. Nie, nie będą mieć westrzym. Nie będzie mieć. Zobacz. Kurde, no. No zobaczymy. No, pół minuty do nich traci jeszcze tak na oko. Ile zrobił pierwszym? 33.300. Dobrze. 3 dychy wolniej niż Hamilton. No ale to liczymy 9 dych do ciebie, tak? No tak. Czyli 9 dych do ciebie, czyli to jest 1,5, czyli 4 dychy się poprawi. Czyli P8 aktualnie, P7. Dobrze, bo wtedy miał 29,400. Pół sekundy jedzie szybciej. Nawet, no, pół sekundy 0,6 szybciej. Dobrze jest. Wejdzie... No, tak będzie miejsce 6-7. P7. Dobrze. Dobra, to raczej wejdziemy. No raczej wejdziemy, dobra. Mapka toru, kto jest następny? Vettel. Kubica spada. 9. Tsunoda za nim, Norris za nim. Ocon, kurde, 1-2. Perez 1-2 traci. Leclerc, czy będzie najszybszy? 1-10. Leclerc pierwszy, 29-0. Schumacher. No nie poprawisz, P11. No realnie, no patrząc, kurde, no jest szansa, ale... No jesteś na styk. No Perez na pewno się mocno poprawi. Ja Barbie. Dobra.
36 w stringu, zrobiłeś 3800, więc no musisz mieć jakiś zapas. 29,9 ja zrobiłem. Hamiltonem. No dobra. No, jest większa szansa niż w Bahrajnie. Jeśli 3300, no taka średniawa, no. Taki sam pierwszy sektor zrobił. No. No, czyli lepiej być nie może. To P11 strzelam, tak nie będzie trafiku. Kurde, ale taki dobry setup mu przygotowaliśmy. No jakby miał tą pewność z Bahrajnu, no to by było gorzej. Czarno-biała flaga, no dobra. Myślałem, że żółta. 28, o kurwa, no to samo jest. Tak, no to już max co można wycisnąć z tego. Ten trzeci sektor będzie dobry. Gasly 1-2, 1-1. Bottas przeskoczy mi Hamiltona. No! P10, czekamy na Joe. Nie da rady. Norris nie poprawił, Ricardo nie poprawił, Ocon jeszcze jest ważny. P11 będzie. Kurde! Nie no, Ocon poprawił, Ocon. Ocon poprawił. Mówiłem. A Joe? Kurde, Joe. P12, no. W Bahrajnie nie wiem, było P13. Też tak było, P13 było. Lepiej być nie może, no niestety. Co Jeremiasz out? Dobrze mu ustawił bolid. Na 94% zadowolony był Robert. No poprawił względem Q1 3000 szybciej tylko. Nie, no bo Robert już maksymalnie już pojechał. Tak, 32,9, no ładny pierwszy sektor. Dobra. 28, ile będzie? 600. To samo. No leci po 29,8. Mniej więcej Hamilton teraz, w tym momencie. Staż 7 lat. 29,7. No, to dwie dychy lepiej niż Q2. 60 straty. Not bad. Not bad. No, czołówka close z Beskitu. Poprawi się? Chyba nie. Ale zrobię chyba ten sam czas. Raczej też siódemkę. Też siódemkę. 29, 789. Dobra. A, poprawi. No, ciut. Lecimy z wyścigiem. Kubica startuje z P12. Jedna pozycja wyżej niż w Bahrajnie. Ale w wyścigu jesteśmy w stanie to nadrobić, bo skoro w Bahrajnie udało się jechać na P8, gdyby nie strategia i paliwo. Dobra. Pierw mieszanka na start. Hardy na minus pół okrążenia. Tak, docelowe tempo daj. Hardy soft? Nie, ty nie masz soft. Nawet. Daj docelowe tempo na hardach, czwórkę, pokaż mi jak to wyjdzie. Jeszcze na 5 sekund. Kolejne, to jakby co o 5 sekund na przestrzeni jakby. Okej, okay, no to daj czwórkę. I później, ale później, hardy później, to tam gdzieś na 25, 30. Dobra, ja mam wszystko ustawione. No, dla mnie też. No to gitara. Rozpoczynamy wyścig w takim razie. Go! W końcu wyścig. Cloudy skies tonight, with the drivers now having taken position on the grid. Co tutaj Schumacher na czele robi w ogóle? No rozmawia sobie, no. With the top 10 position on the grid, this race could really go either way for them.
We've got the other Mercedes here. They're in the back half of the pack, so they'll need to work hard if they want a podium finish. Everything's been building to this. We're now moments away from this. The Saudi Arabian Grand Prix. It's lights out. And away, away we go. Leć, leć, Robert, leć, Luis. Wyprzedzaj Pereza po zewnętrznej. Dawaj go. Yes. Come on. A Roba, Roba spadł, Roba walczy, Roba walczy. Utrzymał pozycję na razie. Dobra, jest 12. Hamilton przeskoczył Pereza. Dobra, Hamilton P4. Dobra, zyskałem jedną pozycję Hamiltonem. Ubica utrzymał. Zostawić go. Leć, leć, leć. Tempo max. Na razie, przez to pierwsze okrążenie. Jestem ciekaw, czy się utrzymam w tej stawce. Dobra, Robert, spokojnie. Ciekawe, czekam, tam tutaj jakoś zaatakuje może. Tak, żeby uciec Bottasowi, to jest najważniejsze. Żeby mieć spokojny wyścig jak coś na P5. Pokaż mieszanki wszystkich. Sainz na hardach, okej. Okay. Dobra. Daję na neutralne. Perez jest na harde. Dobra, Hamilton niech się trzyma za Verstappenem. Perez będzie się za nami trzymał na tych hardach mimo wszystko, a Bottasowi trzeba uciec z DRS-u. Oj, Bottas błąd! Zobaczymy, gdzie wyjedzie. Kubica go wyprzedzi? Dobra, jest Kubica już P11. Bottas spada. Dobra, Hamilton zaczyna troszeczkę odstawać, bo ja go na siłę próbuję trzymać w tym pociągu DRS. Kubica wyprzedza kierowcę Bottasa. Wow! Wow! Ale go wziął, ty! On to ma! Yo. Ale to było dobre. I pani mechanicy będą się cieszyć. Bro! Się cieszę! Tak jest! Ten jaki jest wzruszony. Co mu się dzieje z kierownicą? Hamiltonowi! Perez mu siedzi na tyłku. No i zbugowały się kierownice. Dobra, już jest git. Duda oszczędzanie i tempem. A skąd wiesz, które jest mocniejsze? Tak ma być. Tak, a na prostych jest szybki. RS przyciśnij, bo przecież już wypadł z DRS-u. Przeniesienie. A nie wiem, gracie, zobaczymy. Hamilton trzyma się. Pa, tutaj jest walka. Bo ty tam RS masz odpalone. Nie, no, a no, kurde, nie zauważyłem. Skicu, to... Do tego na prostych zyskiwałem. Oho, oho. O, jaka ta. Jest P3. O, o, walka, walka, walka. Dobra, Kubica jest, nie ma w DRS-u, kurde. No bo na tym paliwie nie możesz ich dogonić. Tak mi się wydaje, że on mocno lift and coast robi, a na tym się spowalnia. Zobacz, że jesteś plus 0,8, no panie. Po co ty oszczędzasz to paliwo? Mercedes moved up a place. A, bo ja tam ucieka, tam spokojnie. Daj. Ja bym dobra, jest w DRS-ie, dobra, niech Hersem. Na razie niech Hersem jedzie. Dobra. Spokojnie. Będzie red flag? Nie wiem. Leć, Lu. Leć! Dwóch będzie liderem. Nice. Daj defat mu teraz, a chyba, że nie masz tego. Czekaj. Przytrzymaj samochody z tyłu. No i gitara z P5 na P1.
I teraz odjechać. Dobra, już więc z nim zrobić. Przecież on jest na tym, na hardach. Przecież Sainz jest na hardach. Ja przycisnę nim trochę. No ale nie, no siedzi na tyłku. Nie odjedzie mu chyba. No nie, no walka jest. Jak wyprzedził ty. Dobra. Standardowe. Ale ty masz tego paliwa od... Już dwa... No, spokojnie, dalej jestem kilogram do tyłu do ciebie. A no, dobra, 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 bo ja nie patrzę nawet na wagę. No patrz na wagę, bo to jest kluczowe. Leclerc atakuje. Holy shit. No i na tej walce zaraz wypadnę. Ale mi zwolnił, ty! Ale co on tak mi zwolnił? What? Co to miało być, ty? Magnusem wypada z DRS-u. Dobra, nie, już ten, jakoś się zbugowało. Albo nie, bo Joe pewnie spowolnił. No oni się cały czas wyprzedzają na lewo i prawo. No ty masz szansę nawet na P6, ci powiem. Jak to dobrze rozegrasz. Bo do Alonso macie stratę 3 sekundy. No zobacz, Alonso 11 sekund, to 3 sekundy tracicie do Alonso. 4. Zwiększ mi tempo, RS odnów do 100%. Save fuel. Zachciało się, kurde, znowu mniej paliwa. Leclerc w boksie. Leclerc. Netflix, Drive to Survive, zoba. Alonso w boksie. Dobra, bo Kubica ci... O kurde, pajak leci! No ku... Co on odpuścił? Wyłącz mu RS. Na ile mam tam tak? Dobra, neutral na 50%. Ajku. Na odzyskiwanie. Tak. Czekaj, bo wyprzedza. Robert ci bierze dwóch naraz, no! No zobacz, jak mi wziął. Chyba, że tak, no to dobra. A jakby tak uciec Okonowi na ponad sekundę, wykorzystać to, to też jest jakiś pomysł. Jest Okon tam, no to dobra, tak. No to weź mu tam paliwo 2, a tempo 5 i przeniesiemy. Zobaczymy, czy da radę. Jak nie, no to się kurde go spowolni. Everything you got. Jest, sekunda, come on. Sekunda, dobra. I chyba tak do końca lapa. Cały czas. Niech jedzie cały czas tak. Uciekł. Jest. Ładnie. Dobra, i trzymaj go tak teraz cały czas. Żeby Gasly tam utknął. Bo Gasly jest na tych samych oponach. Idealnie wyszło teraz, bo wypuszczamy siebie w sumie teraz. Tak. Ignoruj. Zaraz Perezem będę jechał na razie. Może, znaczy jeżeli wiesz, że na pewno wjedzie za mną, to ja go mogę się blokować. Dobra, zjeżdżam. Popełnił błąd. Box. Box. Pit confirm.
Oj, oj, oj. Powalniam liderów. Raczej tych wirtualnych liderów. Dobra, masz 2 sekundy przewagi. Dobre tempo, Robert. Boks. No ja już Hamiltonem nie powalczę tutaj chyba z Perezem. 35,9 robisz, super tempo masz. Masz takie same tempo jak Perez. Na wypaleniu Zersu. Nie wiem, można już... Zero benzyny jestem. Jak też można nie, już... na razie zostaw. Erz, ale myślę o Ersie. Oim. Mówisz? No, żeby oszczędzić trochę. No zobaczymy. Na granicy będziesz chyba. Przed Okonem, ale za Bottasem. Zobaczymy. Dobra, ja mam DRS-ik. Nadwyżkę opon mam, no, troszeczkę mam nadwyżki opon, ale muszę też podciąć trochę, żeby mieć lepsze tempo od reszty. Te boty tutaj nie wyprzedzają na dojeździe do ostatniego. Dobra, wyprzedzają jednak. Dobra, robię fasta. Zobaczę, czy dam radę. Nice work, Lewis. Zrobię jedno takie mocne okrążenie. Zobaczmy, gdzie Robert wyjedzie. Baga. Alo już przekracza linię mety. Dobra, zmienię kamerę. Come on, droba. Wyjedź przed nimi. Się zatrzymali. Oni się po prostu dali po heblach, jak Robert wyjeżdżał. Dobra, jazda, pełna. Nic nie zmienię na razie przez 5 okrążeń. Przestraszyli się Roberta. Hamiltonem cisnę, chcę rekord zrobić okrążenia. Dobra, czy będzie fast? Tak jest. Fastest lap of the race. Ale dam agresywne na tych oponach. Opony się trochę nagrzewają. Okej, okay, możesz już je zmniejszyć. Ile tam jest? 4 sekundy, dobra. To weź jeszcze, albo daj na... Dobra, niech się przegrzewają, to nie. No jest szansa na P5 i P6 w tym wyścigu. Jak dogoni Alonso, może? Tak. Ale nie wiem, czy dogoni Alonso. No, masz lepsze opony. Masz 4 sekundy straty. No, cały czas jedziesz na przeniesieniu. No wiem, muszę, no żeby dogonić. No tak. Zobaczymy teraz, jaki jest. No lasta. Cały na tym przeniesieniu dobrze jechał. Mimo, że był wyładowany z Ersu, to dobrze jechał na tym przeniesieniu. No. Ja tutaj 33 teraz walnę, Marta, na maksymalnym tempie było. Daj 5 na opłonie. Będzie miał DRS? No kurde, Robert! Nie no... Co te boty robią, ty? No nie ma DRS-u i nie zrobi nic. Tak, no przybliża się do niego i nagle przestaje się przybliżać. No, co to ma być? Pan jest wyjechał tuż za tą dwójką. O, dobra, Kubica w końcu wziął... Dobra, to teraz go trzeba przycisnąć. Doing a very good job. Ale ty, no zbliżasz się do niego, jakbym kurde... No dobra, zobaczymy. No nie, no i co, zbliża się i... Staka będzie. Niestety, dobra, zanim wyjechałem. Znaczy, ja on wyjechał przedem...
Znaczy, przepraszam, dobra, poprawiłeś, ale no nie wystarczyło ci. O czym wy mówicie, o gokartach czy o... Nie, wczoraj był event... Co? Halo! No i przez przypadek kuźwa dałem dwa razy speed, no. Ale dobra, poczekaj, bo tutaj jest... Samochód bezpieczeństwa. Na razie Verstappen nie dogonił go. Ja zjeżdżam po samochód soft. Bezpieczeństwa, ty masz... Czekaj, kto się... Alonso się rozwalił. No ale ty jakieś... Pituj. No, ty ale... pituj. No szkoda, że na przyspieszeniu leciałem, kurde. Ty przejechałeś już... Nie, ja nie przejechałem. Boksujemy ciebie. No ty, ja bym u ciebie nie ryzykował. Ja na no pewno. No czekaj, zjeżdżam. No policzmy, że. Zobacz, będzie... ty jesteś tu, tutaj. No ty masz tak. Albo zjazd, albo jest. No właśnie. Ty masz. No, ty zjedziesz sobie. Ty wyjedziesz przed Norrisem. Bo za nie, 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 jest dobra. Delta, pamiętaj. Dobra, zostaję. U Kubicy to bardziej track position. I masz opony jeszcze. No już końcówka opon. Ja zjeżdżam, bo no ja mam przewagę. Tak. Zgadzam się. Zobaczmy, co zrobią boty tutaj w tej sytuacji. Ja tutaj... DRS niedostępny. Safety car. Kurde, myślę co z tym Kubicą. Ty, ale fajnie to wygląda. Nie aż tak źle. Dobra, Jerry, podejmuj decyzję, bo jeszcze nie dogoniliśmy safety cara. No ale teraz już... Nie jest za, tak późno. Za późno. Nie jest za późno. Zjechali tam ci. Tam ci zjechali za mną? Nie. Zjechali. Nie. To nie zjeżdżam. To nie zjeżdżasz. Nie. Okej, okay, dobra. Oszczędzamy wszystko. No właśnie, mi też tam kurde. No i... A, ty zjeżdżasz, okej. Okay. No i koniec końców wyszło tak, że na początku zrobiliśmy pasy, jako że byliśmy tam od początku w tym evencie. No i tam Skiller zrobił trzeci czas chyba wtedy. No a ja zrobiłem czwarty czas. Safety car in this lap. Okej, zaczynamy. Atakuj. Naciskaj. Puszcz, tyle? Ej, u ciebie to samo? Wszystko na maksa? Nie, paliwo na dwójce. No, paliwo masz zaoszczędzone. Nie, na dwójce. Ja chcę to jechać. Obrona. Dla mnie obrona. Ludzie, no broni się jeszcze, chłop. A no tak, no w sumie nie będziesz mnie atakował, racja. Chyba, że chcesz. Come on! Przepuszczać chamstwo! Stroll! Wyjazd! Czy to Vettel jest? Vettel. Dobra, puścił. Dobra, puszczają te boty, ty! Lepiej niż Škoda Masters! Końcówka jest! Hamilton ma szansę na zwycięstwo! Safety car wyjechał na końcu, jestem na softa. Kurde. Kubica szósty, no właśnie. Już odjechaliśmy Kubicy. Kubica 4 sekundy. Come on. Ważne przeciwko, nie opłacić. Ciśnij. Co ja mu ustawię? Na wyprzedzanie, dobra. No, Robert odjechał już tam na sekundę. Dobra, jest bezpieczny na tym P6. Nie, nie
jeszcze został. Mon. Leć, leć, no kurde, no puknął go i nic nie zrobił. Ach, te boty jakoś dziwnie jadą. Pa! Ej, Robert, to wypaliło na maksa? Nie, 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 już. Ja już się wyleczyłem. Kurde, Verstappen wygra. O kurde! Come on! Come on! Ty no, ale ładnie ty, te boty nawet. This is awesome work, Lewis, come on. Mimo, że wiesz, większość hejtuje Hamiltona, to teraz na czacie kibicują! Puść mi ten, puść mi przeniesienie. Przeniesienie? Kibicują, bo ja steruję. Patrz, ja chcę rasić. Dobra, leć, Luis, leć. No właśnie. Kurde, żeby tej baterii starczyło. Ale jaki wężyk, ty. Dawaj, dawaj, żeby ten Perez tutaj nic nie robił. Ja nie wiem, co z tym Ersem. Kurde, Ers się skończył. DRS will be activated now. Two laps remaining. DRS aktywowany. Nie wiem, co zrobić, czy na odzyskiwanie nie przejść. W pierwszym sektorze, dobra, dam odzyskiwanie na wpierw. Just charge the pack. Verstappen, what? Poleciał! Accident. Out! It's a crash! Here's the replay. We're just watching the Red Bull. Ja pierdzie. Ale spina walnął, ty, ale realistycznie, kurde, nawet tak to wygląda. Kubica piąty, kurde. O kurde, sprowadzenie, Robert P5, ty. Dobra, odzyskanie, jeszcze spokojnie odzyskanie i na tym last lapie przeniesienie. Dobra, paliwo bez problemu starczy. Żeby kuźwa Perez nic... Dobra, Perez jest dosyć... daleko. Dobra, to chyba już... Czekaj, bo ja się boję Pereza. Ja się boję Pereza. Przeniesienie. Nie! Leć! Leć! Wyprzedzaj, masz teraz! Watch out for DRS. Copy. Leć! So, one more lap. Jest! Come on. This is awesome work. Dobra, ciśnie, ale no, on ma softy. Come on. On ma softy, już odjeżdża. No bo przecież i teraz jeszcze fastest lapa pierdolnie na końcu. O, jak odjechał. No nie mają podjazdu, no nie no, softy nowe oddają. Ty mi te opony weź zdejmij. Tak już robię. Tempo. No właśnie, żeby Kubica tutaj zaraz nie przebił opon. Dobra, jest sekunda. Jest. So we have low battery at the moment. And
Dobra, będzie git, będzie git. A jak tam ten tempo? Jest dwa rekordy, kurna, fioletowo odpalił. Jeszcze fastest lap, 26 punktów. To będzie drugi, kto będzie trzeci. Oni się jeszcze rozwalą i Kubica na pod. Dobra, jest! Kurde, ale SC oddał w końcówce. Yes, jeszcze fastest lap, kurde. Kubica dojadzie, dojadzie. Pojechał. Jest, P5 Roberta. Mega, ta gra jest, kurde. Robert się cieszy. Dobra robota, świetna robota. O kurde. Jest cutscenka, patrz, to też była bardzo realistycznie zrobione te cutscenki. Wiele lepiej niż Škoda Masters. To w te odnały, no. Jeszcze czekamy na Roberta. Robert będzie na podium niedługo. Tylko, że Robert chyba w kasku wyjdzie wtedy, bo oni nie mają tych zeskanowanych twarzy, niestety. Nie no, lepiej to wygląda niż Škoda Masters, te animacje, no kurde. Tylko, że oni powinni mieć czapki ogólnie na podium, ale dobra. Ładnie. Tutaj nie widać, że się cię spotkają. Ale mu za kule wywaliło Sainzowi. This was a good weekend for Mercedes with the results to match. I couldn't agree more. It just kurde. Kurde, mogliśmy tego Kubicę dać, no nie wiem. Może by coś tam pod tym Jurierem jaż, co? Nie, bo wątpię. Znając Kubicę, to by się zablokował na P10 i byłoby tyle. A tak to pewniutkie P5. Nie będzie nawet podium, jakby Robert wygrał, aha. Jest nawet muzyczka z podium. Dobrze, Robert. Robert na P7. P2. Mercedes na P2, super. Kurde, ale to wciąga ta giera, ja pierdzielę.